Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demolidias i zapraszam na kontynuację serii Zagrajmy w Elden Ring Czarodziejem. Jak zwykle widzimy się o godzinie 17:00, a tymczasem mamy do poeksplorowania tunel Morn, do którego trafiliśmy ostatnio w odcinku, ale też chciałbym powiedzieć, że w jednym z komentarzy była wskazówka odnośnie tego, że jednak w tej serii przecież kurde był boss i to nie byle jaki, ponieważ mieliśmy do zdobycia dość interesujący kostur. Prawdopodobnie nie będę go zmieniał, chociaż ponoć jest bardzo dobry, więc kto wie. Natomiast no musimy do tej sali Miasta Magii jeszcze powrócić, także jak najbardziej trzeba będzie to ogarnąć, z tym, że najpierw chociaż ukończmy po prostu tę lokację poboczną, w której w tym momencie się znajdujemy. No bo, wiecie, na razie nie mogę się z tego wyteleportować i no, fajnie byłoby mieć to po prostu z głowy. Czy tutaj też nie było... Boże, miałbyś miecz, czy tutaj nie było czegoś więcej? Nie, okej. Ciekawe, że na tym etapie gry cały czas te kamienie na pierwszym poziomie można zdobywać w sumie, jakby aż się prosi, żeby to w końcu było coś lepszego, nie? Ale zauważcie, mamy taki moment ze skakaniem tutaj i o ile to jest po prostu przyjemniejsze w Elden Ring, że sobie dzisiaj skaczecie, a jakby to, słuchajcie, źle działało i jakbyśmy klnęli na to, gdyby to było Dark Souls 1 na przykład, nie? Czy nawet 3. W sumie. Wow! Okej. Okay. Top 10 najlepszych ataków z zaskoczenia. No i ten, co zaskoczył, to nie wiem, gdzie jest w sumie. Czy on umarł? Nie zwracam uwagi na runy jakoś totalnie. Okej. Okay. Będziemy zaskakiwać, bo to jest bez sensu, tylko sobie po prostu jakoś postaramy się przejść tędy. Na spokojnie. Świetną robotę robią dźwięki po prostu. To jak te narzędzia słychać w tle. Słychać, że to miejsce po prostu żyje jakoś, nie? Tak powiedzmy, że żyje, bo żywych tutaj raczej tak w naszym rozumieniu no, chyba nie znajdziemy. To są raczej jacyś ludzie już żyjący, ale w śmierci bardziej chyba. Chociaż cholera wie, jak to z nimi jest. No tak czy inaczej, na pewno nie są do końca świadomi tego, co się dzieje. I to mówię o tych dźwiękach nie bez przyczyny, bo chodzi mi o to, że to jest świetna wskazówka też taka dźwiękowa, że coś jeszcze tutaj mamy do zrobienia w tych jaskiniach. No i warto jednak trochę jeszcze gdzieś poeksplorować. To właśnie w poprzednim odcinku było bardzo widoczne, że gdzieś coś słyszałem, i nie znalazłem dalszego przejścia. O, zresztą bagatela dojście do bossa. No i musiałem dobrze po prostu się rozejrzeć i wsłuchać, nie, w otoczenie, aby dostać się do tego miejsca. No i dało radę w sumie, więc fajna sprawa, że ten dźwięk jest dość mocno wykorzystywany, przynajmniej w tych lokacjach pobocznych, że to nie jest tylko jakiś dodatek, że o, fajnie, coś tam słyszymy, ale to jest faktycznie jakaś wskazówka wartościowa też. Jakby to jest oczywista rzecz, nie? Ale mówię o tym nie bez powodu, bo wydaje mi się, że w poprzednich grach From Software to nie było aż tak użyteczne. Często po prostu ci przeciwnicy na przykład stali w miejscu i nic nie robili. Może w tunelu Kamiennego Kła w Demon Souls to byłoby w jakiś sposób możliwe, bo tam faktycznie pracowali, korzystali z narzędzi, skillofów i tak dalej. Ale no, w sumie możemy zaskoczyć. Ale to konstrukcja świata tam nie do końca nam tego jakby była potrzebna. W sensie dźwięk nie był w takiej konstrukcji świata potrzebny za bardzo, żeby się kierować, bo po prostu mogliśmy iść przed siebie i w sumie tam było parę rozwidleń, ale nie były one jakoś nieprawdopodobnie ukryte, nie? Znaczy jedno było, gdzie się skakało, ale tam akurat nie było żadnych dźwięków. Wydaje mi się, że w ogóle dźwięk to jest aspekt, na który trochę nie patrzymy jako gracze, tak wiecie, w grupie,
w sensie są jacyś audiofile i tak dalej, mega fani udźwiękowienia osoby, dla których to jest najważniejsza rzecz. I tu nie mówię o soundtracku, ale o tych dźwiękach właśnie otoczenia, o ruchach, znaczy o dźwiękach ruchów naszej postaci, przeciwników, dialogach, jak są, jak jest voice acting zrobiony i tak dalej. To jest, kurde, naprawdę mega duża wartość, nie? W sensie, nie wiem, czy czasami nawet nie jest to ważniejsze od grafiki, bo bywały gry, które nie były urodziwe, ale miały świetny po prostu dźwięk, bardzo przyjemnie zrealizowaną właśnie czy to ścieżkę dźwiękową, czy te odgłos otoczenia i jakby, kurde, no słuchacie tych dźwięków przez godziny, nie? Tych samych. One muszą być dobre, żeby nie było irytujące. I będzie tutaj boss. Łuskowata aberracja. No, po raz kolejny nie jest to boss wyśmienity jakiś, ale przejdziemy sobie teraz do Seli, gdzie może będzie trochę inaczej. Zdobyliśmy zardzewiałą kotwicę, słuchajcie. Jedną z bardziej porąbanych broni po prostu, jaka istnieje w Elden Ring, tak na tym wczesnym etapie zwłaszcza. Zardzewiała kotwica, zobaczmy jej opis. Zardzewiała kotwica używana jako broni. Wszystkie cztery pazury są grube i ostre, co umożliwia. Mówiono, że kiedy zmatowińcy wraz ze swoim panem opuścili ziemię pomiędzy, została tam jedna łódź, umiejętność barbarzyński ryk. Wydaj z siebie zwierzęcy ryk, aby podnieść się na duchu i zwiększyć siłę ataków. Kiedy jest aktywny, silne ataki zmieniają się w dzikie serie. Powiem wam, że z tym właśnie tekstem mówiono, że kiedyś zmatowieńcy wraz ze swoim panem opuścili ziemię pomiędzy, została tam jedna łódź. To jest właśnie to, co ja bym chciał zobaczyć w DLC. W sensie jakiś taki klimat w stylu przystani czy tam zatoki niczyjej z Dark Souls 2. Taki trochę piracki, trochę taki związany ze statkami. Szczególnie, że tutaj na mapie w Elden Ring mamy przecież statki. I to byłoby ciekawe, gdybyśmy mogli na jakąś wyspę po prostu dopłynąć jakoś za tą sprawą. Tu mamy też te, o, kolejne okręty jakieś zatopione, zobaczcie. Z takimi upiornymi twarzami swoją drogą. No więc to byłoby naprawdę fajne, gdyby coś z tym było związane, ale widzę, że chyba ciężko by było. Po prostu. No dobra. To skoro tutaj byliśmy, mamy schody do Seli, seliańskie zaułki, to chodźmy do tego miejsca i rozejrzyjmy się, aby dostać się do bossów w zasadzie. Że w Seli się znajdują. Nie wiem, czy to w sumie nie byłoby w tym kierunku nawet, szczerze mówiąc. No pewnie, że tak. Noksyjska szermierczyni i noksyjski zakonnik. Tutaj naturalnie z czaru grawitacyjnego warto skorzystać. Który radzi sobie wyśmienicie. Widzę, że go to nie wytrąciło z równowagi, nie? Takie potężne obrażenia. Witalne zadajemy. Ale nie jesteśmy w stanie go wytrącić z równowagi takim atakiem. Jakby to się aż tak nie skaluje, nie? Te obrażenia. Jakie zadajemy jego równowadze. No i mamy, moi drodzy, dynamiczny miecz Noxów, czyli coś, co też mi właśnie zalatuje tutaj bardzo pozytywnie, tak pachnie po prostu, Dark Souls 2, czyli giętkim mieczem takim, który też był do zdobycia z bodajże pierwszego DLC Crown of the Sunken King, chyba. Ponura broń używana przez swych mistrzów z Wiecznego Miasta. Ten szotel ma ostrze cienkie jak igła. Oręż wykuty z ciekłego metalu srebrnej łzy jest dokładnie kartowany aż do stwardnienia. Unikalna umiejętność to płynna forma. O właśnie, o to chodziło. Tymczasowo nadaje płynną postać orężowi. Wymachuj tą bronią jak biczem, zamaszyście uderzając na dużym obszarze. No i to jest naprawdę widowiskowe. W sumie to jest tylko taki jeden atak. Szkoda. Taki, nie mam łączonego ataku. Taki bicz jakby. Okej. Myślę, że to by miał dwa ataki przynajmniej.
No trudno. Kurde, ale pograłbym w Demon's Souls. O tym gadałem i mi naszło. Błyskamienny kostur Lusata. Tu mamy błyskamienny kostur Azura. Ten Lusata... niektórzy mówią, że jest lepszy. Nie wiem czemu, bo w sumie oba są pewnie na S później, jeżeli chodzi o skalowanie. Może ma jakiś efekt? O, proszę. Kostur pradawnego błyskamiennego czarodzieja Lusata mogą posługać się nim tylko ci, którzy wejrzeli w mądrości kamienia. Zwiększa moc wszystkich czarów, ale zużywa dodatkowe punkty skupienia. Wolę mimo wszystko mieć skrócony czas rzucenia zaklęć, zważywszy na to, że kolejni bossowie będą niesamowicie szybcy, agresywni, będą skracali dystans, doskakiwali do mnie itd., itd. Także wolę mieć serio coś, co mi przyspieszy czar, a nie zwiększy jego siłę, bo bossa ja i tak nie wezmę na hita. I wolę mnie oberwać, niż oberwać, ale zadać mu o 10% większe obrażenie, nawet 10%. Myślę, że to trochę mniej by było nawet, więc... Myślę, że aż tak bym tego nie potrzebował, ale no jest taka możliwość, z pewnością, nie? W ogóle teraz musimy tylko tutaj się jeszcze dostać. Tak się teraz zastanawiam, że chyba najlepiej to byłoby w ogóle z tego wzgórza sobie podjechać i ogarnąć ten temat. O kurde, znowu w deszczu? Dajcie spokój. Znaczy, tu jest zawsze deszcz, ale chociaż nie będzie jasno. A nie znowu jakaś taka nocna eksploracja mi się szykuje. Czemu tu możemy wsparcie przywoływać? Nie rozumiem. Aha, i jeszcze musimy do naszego wspaniałego, słuchajcie, bestialskiego duchownego Garanka podjechać, z uwagi na to, że przecież u niego mamy... znaczy mamy dla niego murowy korzeń. Do ofiarowania i na pewno by się to... przydało zrobić, bo nie wiem, czy to już nie będzie ostatni w sumie, chociaż chyba nie, bo jeszcze na szczytach olbrzymów będą jakieś. Tak, widziałem ten temat DLC ostatnio i jestem ciekaw, bo też na Twitterze go podrzucałem, jaki właśnie byłby wasz ulubiony temat DLC, to znaczy... Dla mnie no właśnie coś takiego związanego powiedzmy z okrętami, z jakimiś pirackimi klimatami, bo to uważam, że jest bardzo niewyeksploatowane w Soulsach, a uważam, że ta lokacja właśnie wspomniana przeze mnie, zatoka, to przystań niczyja, nie pamiętam właśnie, czy to była zatoka, czy nie, No Man's Wharf, po prostu, no to sprawdziła się świetnie, jest to jedna z najbardziej takich charakterystycznych lokacji w Dark Souls 2 dla mnie osobiście. W sumie najciekawiej też zrobionych, bo nie jest taka płaska jak dużo lokacji, ale to już nieistotne. Więc serio... No... Jestem ciekaw, w jakim klimacie wy byście chcieli zobaczyć jakieś lokacje z dodatku. Czy właśnie zamczysko, czy może pustynia jakaś taka... czy jakaś śnieżna lokacja. No i na jaką ilość bossów w ogóle liczylibyście, nie? Jeżeli to miałoby się faktycznie ziścić. Jestem ciekaw, czy oni by zrobili, nie wiem, trzech bossów, jakichś takich unikalnych, czy patrząc na skalę gry, to chcieliby, żeby ten dodatek również na taki bardzo okazały wyglądał. O, to jest wredne, nie? Ale chyba tu warto wbiec, co? Bo tam chyba skarb jakiś był, czy nie? Nie, nie ma. A tam jest, ale to jest chyba tylko kwiatek, chociaż zobaczymy. Dobrze to, że na sam dół nie zjeżdża i nas nie może tutaj zmiażdżyć. Bo tylko tego by brakowało, szczerze mówiąc. W sensie, jakby dziwię się, że tak nie zrobili, bo to byłoby ciekawe. Ale chyba już nie chcieli przegiąć. Wiecie, wystarczyło, żeby to wyjeżdżało z troszeczkę niższej jeszcze części tej lokacji, nie? Z niższego piętra i nie byłoby żadnego problemu. Proszę, pomóż. Czy
nie ukrywam, że jestem znacznie większym fanem tych oryginalnych, powiedzmy, kamieni z Dark Souls 1, aniżeli tych tutaj. Ha. To by tak tutaj zawsze będzie się wychodzić. Hej. To jest nietypowa sytuacja w sumie. Animacja działa. W sensie, jest animacja i ona poleci do końca sobie. Zobaczcie, jak długo gość jest nieżywy. I umiera dopiero po chwili. Co głupio wygląda, ale... Mają animację odpaloną, która ich nie ratuje, co jest bardzo rzadkie w sumie w Soulsach. To jest bardzo niekonsekwentne w ogóle. I oni dopiero umierają po tym, jak animacja się skończy, nie? No i animacja jeszcze trwa, jak oni już nie żyją. Ale to dopiero kolejna animacja zobaczy, jak działa, albo tylko w przypadku tamtych przeciwników. Teraz to jest ciekawe. Może to jest powtórne wyjście, jest jakoś tam dopracowane. No, to powtórne wyjście jest zepsute. Jakby zapomnieli o tym, że powinna animacja mi się przerwać. No ale przynajmniej ich nie chroni, więc nie jest to irytujące jakoś tak aż bardzo, nie? Trzeba mieć dźwignię, czyli praktycznie już lokację poboczną ukończyliśmy. One są naprawdę króciutkie, nie? Jeżeli właśnie chcemy sobie tak przejść w miarę żwawo, w miarę się w nich czujemy, to większość tych lokacji naprawdę można szybko, sprawnie i przyjemnie przejść. Natomiast są oczywiście wyjątki, jakieś tam z rydwanami na przykład, jak były i tak dalej. Co do rydwanów, powiedzieliście, że można było na tych rydwanach korzystać z kajdanów Margita, co ułatwiłoby sprawę niebywale. To jest, kurde, coś, o czym nie pomyślałem, szczerze mówiąc. To jest bardzo wredne miejsce w ogóle. Jestem ciekaw, jakby to wyszło. O kurde. Grubo, ale myślałem, że jeszcze więcej uderzę. Chyba więcej powinienem uderzyć. Coś poszło nie tak. Bo tym ostrzem było 500 ponad obrażeń, więc więcej niż normalnie. Prochy pół człowieka zdobyliśmy jeszcze. Zobaczmy sobie ich opis. Prochy, w których wciąż jeszcze kryją się duchy, żeby przyzwać 5 duchów pół ludzi. Duchy pół ludzi są niewielkie, ale agresywne i brutalne. Mogą wydawać się inteligentne, ale po zapadnięciu nocy ich krew zaczyna wrzeć i stają się dzikie. To jest ciekawe, nie? W sensie historia tych pół ludzi. Dlaczego w sumie oni tak istnieją? Czy oni się przepoczwarzyli jakoś z ludzi? Czy to był odrębny jakiś gatunek? Czy oni w ogóle są tworem jakiejś chorej magii? No, to są bardzo interesujące rzeczy, ale chyba nie do końca się dowiemy, o co tutaj chodziło. Tknęło mnie jeszcze, słuchajcie, że możemy podejść do Idziego, bo chyba po kłeście rani wypadałoby go odwiedzić na moment jeszcze. Na pewno z nim gadaliśmy niedawno, ale nie wiem, czy to było dosłownie po tym kłeście. Tak, było. Dobra. Generalnie nie powiedział jakby niczego nowego i odkrywczego z naszego punktu widzenia. I tak patrzę na mapę, że chyba zrobiliśmy faktycznie te wszystkie lokacje poboczne, o jakich myślałem na ten czas. Więc jedyne, co mam tutaj zaznaczone, to jest po prostu ta pozycja z chodzącym mauzoleum, które jest gotowe do zniszczenia w sumie. Tutaj jest koczownicze kupy zaznaczone, w sumie też niepotrzebnie już, bo był patch przecież i teraz NPC widać na mapie. Chociaż w sumie wtedy już też tak było, więc nie wiem, czemu to sobie tak zostawiłem. Może miałem zakupy jakieś zrobić, ewentualnie, nie? Mamy, słuchajcie, jeszcze opcję taką, żeby w stolicy dostać się do tych głębin, do tych katakumb, które tam są. I to byłoby dość ważne w sumie, jakby nie patrzeć. Natomiast dla mnie też ważne byłoby, żeby wykonać zlecenie dla wulkanicznego dworu, który już nie istnieje. A tak szczerze to chodzi mi o konfrontację z Juno Hoslowem, ponieważ to będzie gigantyczny wręcz przeskok w poziomie trudności. I uważam, że będzie to po prostu bardzo ciekawe doświadczenie. Jeżeli pokażę wam w tym odcinku nagle
najtrudniejsze zadanie z wulkanicznego dworu po tylu misjach, które nie były specjalnie jakoś angażujące, jeżeli chodzi o skilla. Delikatnie mówiąc. Chyba możemy przejechać, on się nie powinien jakoś specjalnie zainteresować na mnie. Nawet jeśli to nic się nie stanie. No właśnie, a propos też pół ludzi, o których opowiadałem, to znowu ich tutaj mamy. Zobaczcie, ile ci będą mieli zdrowia, nie? 760. Grubo. Widać, że można by skorzystać ze wsparcia. I chcę najechać jako świat. Jak najbardziej. Taki jest mój plan. Ale myślę, że warto było po prostu zrobić te rzeczy, które zrobiliśmy. Oj, kolego, nie ma tu żadnego ukłonu. Nie licz na taką kurtuazję z mojej strony. Pamiętam doskonale, ile mi krwi napsułeś. Najgorsze po tym pojedynku wracamy do naszego świata, gdzie jest niesamowite zamieszanie i mnóstwo po prostu wrogów naraz na nas będzie czekało. A tutaj tracimy butelki cenne, nie? Więc można się zdziwić. O kurde, twarz go przewraca? Serio? Jezu! Dobra! Mamy potężniejszą postać niż... Była to... niż był wojownik, nie? Jezus Maria. No niesamowity potencjał po prostu. O! Bicz płatkowy rodu Hoslow. Hełm rodu Hoslow, zbroja rodu Hoslow, rękawice rodu Hoslow. Generalnie cały zestaw rodu Hoslow. Zobaczmy od bicza najpierw po kolei. Metalowy bicz utworzony z połączenia łańcuchem ostrzy, które wyglądają jak płatki kwiatów. To dzieło sztuki jest przekazywane z pokolenia na pokolenie znakomitego rodu Hoslow. Władanie nim wymaga dużej zręczności, jednak broń nader łatwo wywołuje potężne krwawienie. Historia rodu Hoslow jest spisywana krwią. Czy spisana? Nie, spisywana, okej, dobrze mówię. Odepchnij wroga wysokim kopnięciem. Skuteczne przeciwko zasłaniającym się wrogom może przełamać postawę przeciwnika. Czasami najprostsze narzędzie jest najskuteczniejsze. No i jeżeli chodzi o jego ekwipunek, no to srebrny hełm z dwoma warkoczami ozdobiony kwietnymi ornamentami, symbol głowy szanowanego rodu Hoslow. Gino Hoslow miał młodszego brata, który potrafił jedynie rzucać słowa na wiatr. Jego niezdolność do działania była tak daleko posunięta, że Gino bez przeszkód stał się dziedzicem rodu Hoslow, dzięki czemu mógł swobodnie zasypywać młodszego brata odznakami uwielbienia. Przykre, ale tak było. Jaskrawa zbroja, srebrna zbroja z czerwonymi ozdobami przekazywana z rąk do rąk w rodzie. W rodu Hoslow? Przekazywana z rąk do rąk w rodu Hoslow? Nie w rodzie? Nie wiem, może? Może tak też można? Kiedy Gino Hoslow otrzymał zaproszenie do wulkanicznego dworu, dyskretnie odmówił. Podążałem już wieloma drogami zalanymi krwią, ale nigdy nie uważam się za czempiona. Oczywiście ustawiłem sobie jego zbroję, bo wygląda naprawdę rewelacyjnie. Przynajmniej na pierśnik, zostawiam jako pancerz. Jaskrawe srebrne rękawice z czerwonymi zdobieniami przekazywane z rąk do rąk. No i tutaj dalej to samo. I tutaj też to samo. No ja myślę, że możemy w takim ekwipunku na jakiś czas po prostu pozostać. Można by... Ej, nawet się ładnie łączą te kozobyka. Rękawice najpotężniejsze. Szczerze nie wygląda to źle. Po raz kolejny mamy maga bitewnego. Szopa olbrzymów. No tak olbrzymy to by się tutaj chyba średnio zmieściły, co? Szata podróżującej służki, rękawice podróżującej służki i tak dalej. Dlaczego zawsze musi być smutek? Oprócz czy to było? Zbliża się pulchna osoba. Zobaczmy jeszcze ten opis. Szata nożona przez wędrowne służki. Służki przemierzały ziemi pomiędzy z różnych powodów. Część z nich pragnęła audiencji u palców. Inne szukały smatowieńców, którym miały wskazywać drogę. No, jestem właśnie ciekaw, jeżeli chodzi o Hoslow i służki palców, bo w ogóle ta lokalizacja wydaje mi się też nieprzypadkowa.
w sensie, że to mogła być jego służka na przykład. Jakby zastanawiam się, jak to kurczę zrobić. Czy jeszcze można zrobić ten quest właśnie. Dialosa. Też z rodu Hozlow. Czy już to totalnie skopałem, nie? Tu z kolei, z tego co pamiętam, była droga do punktu łaski. Tylko pytanie, czy w prawo, czy w lewo? Przed tobą kupiec. Jest i on. Czy będzie on użyteczny? Śmiem wątpić, ale sprawdzimy to. Is someone a customer? Well, how long has it been? No jesteście kupcami, ja nie rozumiem, czemu jesteście wędrownymi, podkreślam, kupcami. Jeżeli nie macie klientów, to się nie ruszacie z miejsca, to jest dla mnie bez sensu. To jest punkt łaski. Tylko to jest ten z samego początku. Nie wiem, czy na górze nie było jakiegoś jeszcze. Dobra, tylko zobaczę szybko i będziemy się stąd zabierać już na spokojnie. W sumie zabierać chyba do stolicy, tak sądzę, żeby tam poogarniać podziemne sprawy. Tam też będzie już poziom trudności naprawdę zbliżony do szczytów olbrzymów w sumie. W miarę przynajmniej. I wypadałoby ukończyć również i tamto miejsce. Kurde. Może to nie było punktu łaski, tylko po prostu lokacja poboczna. To zaczyna brzmieć bardziej prawdopodobnie. Kurde. Już myślałem, że spadnę, nie? Że mnie wywali. Dobra, wiecie co, jak już tu jesteśmy, no to bez jaj, ogarnijmy to. Ruiny astrologów. Ja gram astrologiem. Znaczy może będzie coś interesującego tutaj. Dla maga. Może to była taka wskazówka. O, tutaj mam dość interesujące miejsce. To mówi nasza meduza. Nie możemy z tą porozmawiać, ale... Musimy przywołać po prostu meduzę. Gdzieś została złamana pieczęć. Fantazyjny obrót zdobyliśmy. No i w sumie... O, możemy teraz tędy przejść. W sumie chyba nadal możemy korzystać z tej duchowej meduzy, na szczęście. Nie utraciliśmy jej całkowicie. Zdobyliśmy ostrze pierwotnego błyskamienia. To jest talizman, co ciekawe. Stara błyskamienna klinga splamiona krwią zmniejsza zużycie punktów skupienia przez czary i inkantacje, ale kosztem maksymalnej liczby punktów życia. Dawni czarodzieje przebijali sobie tymi klingami serca, by zakląć swe dusze w pierwotnym błyskamieniu i w ten sposób umierali. To czegoś takiego dopuściła się Selen chociażby, która nawet taki swój pierwotny kryształ przecież przekazała. I słowo pierwotny kryształ powinno wam od razu się skojarzyć z Sefem bezwłoskim z Dark Souls 1, nie? Widzę, że... Tego typu jakieś dążenie do nieśmiertelności pozostało nadal żywe u magów.
mimo w teorii innego uniwersum. Dla niektórych Elden Ring to nie jest wcale inny uniwersum, a inna strefa czasowa, inne królestwo po prostu, bo przecież Lordran to nie było jedyne królestwo, ale to już są bardzo daleko idące interpretacje, które no oczywiście jakiegoś wprost potwierdzenia nigdzie nie mają, przynajmniej ja go nie widzę. Ale są bardzo ciekawe. Aha. Myślałem, że przeleci przez to drzewo. Pod drzewem przeleci, okej. Okay. No. Chyba go niestety nie zastrzelimy. Tego damy radę, okej, okay, ale reszty już nie wiem. Ogólnie bez sensu już takie strzelanie do nich. No i teraz, wydaje mi się, że na tym moglibyśmy sobie na spokojnie ten odcinek zakończyć. Domknęliśmy w końcu temat lokacji pobocznych. Wiemy, co musimy robić. Następnym razem lecimy do stolicy, zajmiemy się dość rozbudowaną strefą podziemną. To jest związane oczywiście z łajnożercą, który na nas tam gdzieś czeka. Chciałbyś powiedzieć ze śmierciożercą, co brzmiałoby bardziej dostojnie, ale nie. To jest po prostu łajnożerca. I w tym materiale, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że uda mi się w kolejnym odcinku te podziemia na spokojnie poeksplorować. Wydaje mi się, że z drugiej strony to może zająć nawet i dwa odcinki, bo trochę tam czasu możemy spędzić. Ale zobaczymy, jak to się po prostu będzie układało. A tymczasem to by było na tyle. Na sam koniec jeszcze zaprezentuję wam gest, który odblokowaliśmy teraz, czyli ten finezyjny obrót, tak to się nazywało, dobrze mówię? Tylko gdzie to kurczę będzie? Bo to nie jest ani po kolei, ani tego sortować, widzę, że nie można. Co jest dość dziwne, patrząc na to, ile ich jest tutaj w ogóle. Fantazyjne. O Jezu. Nie. Dobra, tak miało być. Proszę bardzo. Niczym z jakiejś gry MMO. Nie wiem, czy z jakimś Metinem kojarzy, czy coś. Moi drodzy, tak czy inaczej, bardzo dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia jutro o 17. Nie zapomnijcie o kciuku w górę i zapraszam do subskrypcji kanału, bo już blisko 40 tysięcy jesteśmy. To będzie wielki moment. Trzymajcie się. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.